I popatrzcie, co my tu mamy, kochani. Są to oczywiście takie słodkie maluchy. Zobaczcie, jak się prezentują. To mamy w ogóle w zestawie chyba jeszcze pampersy. Jest też buteleczka. No i one też są interaktywne, czyli też się będą odzywać. Możemy zaadoptować wszystkie takie bobaski. Także na pewno sobie jakiegoś bobasa dzisiaj zabierzemy. No i pokażemy Wam, co potrafią robić te maluchy. To wiecie, gdzie szukać. Tak. Sami widzieliście, że jest ich w sumie w Biedronce trochę mało. Albo trochę tak mało. Było akurat w tej Biedronce, ale w której byłyśmy. Trochę dużo. No, to też jest prawda. Tak. Dobra, więc kochani, po prostu, jeżeli lubicie takie małe bobasy, to zostawiajcie kciuki w górę. A my co? Otwieramy sobie dzisiaj takiego bobaska. Takie ma dwie kituszki jest fajne. Dziewczynka, no także właśnie. Zobaczymy, co jeszcze Belisy potrafią. To mamy do zaadoptowania takie oto maluchy. Wyglądają super słodko, są ultra malutkie, naprawdę. Tak, mini takie dziwne. Takie strasznie malutkie bobaski to są. Ale co, otwieramy je sobie, patrzcie, co tam jest w zestawie. Ona się śmiesznie nazywa, Dziumi Dziumi chyba. Co ty, Mania, mówisz? Nie, ja myślę, że słuchajcie, ma bardziej normalne imię niż Dziumi Dziumi. Dziumi Dziumi, Umi. Dziumi Umi, nie, zaraz sprawdzimy jej prawdziwe imię. Nie, ale ja ci mówię, no, to jest jej imię. Mania, nie. No tak. Mówię ci, że nie. Dziumi. Dobra, najpierw otwieramy waszego maluszka. Później będziemy się zastanawiać, jak ona ma na imię. Tak, to prawda, dobra. Jejku, ależ to jest zamknięte mocno. Okej. Okay. I otworzone. Ale słodka. Ona ma, zobaczcie, pieluszkę w Donaty. Czyżby była największym głodomorem ze wszystkich? Chyba tak. O rany, ale to wszystko jest poprzepinane mocno. Tak. Ale spokojnie, spokojnie, my to się tylko pozbędziemy. Trzymaj, Monia, pieluszki. Dawaj. Przygotuj się już, słuchaj. Ja już się przygotuję. Na tak. Matką przesąd. O, dobra. Zaczynamy to wyciągać? Ja mam nadzieję, że... Tak, patrzcie. Taka maluczka butelka. Trzymaj, Monia. Daj. Jeszcze tu smoczek jest w zestawie. O, patrzcie, jaki fajny. Z serduszkiem. Z brokatem on jest. Siup, to wyrywamy w ogóle. Ona już do nas coś mówi. Ja, bo ja, zobacz, zabrałam ten przycisk. Ona chce jeść. Chyba tak, chyba jest głodna. Uwaga, o, tylko najpierw, no przepraszam, ale musimy ją tak, wiecie, wyciągnąć. Dobrze. Do tego. O, i ulotka! I ulotka, ulotka to na pewno jest, słuchajcie, akt urodzenia. Cześć! Ale gada! Dobra, fajnie. Dawaj, Monia, zabieramy kartę. Ja cię kręcę, spójrzcie, jakie to jest małe, naprawdę. Ona chyba płacze, Monia, co ty? Nie, nie coś gaduli! Ale fajno, patrzcie. Ona gaworzy tak słodko. Ale tak coś niezadowolona chyba była, tak jakby krzyknęła. Tak. Jami, jami! Widzisz? Głodomór. Dziami, dziami! Ona ma na imię. Dziami, dziami? No mówię ci, no powiedziała. No dobra. No zobaczcie, jak ona cały czas do nas coś gada po prostu. Cały czas. Non-stop. Ale to nic nie rozumiemy. No, ona tylko... Jami, jami! Jami, jami! Może coś głodna, co? Zjadłabyś coś? Chyba tak, chyba by coś zjadła. Dobra, i buteleczkę? Dobra, dawaj, Monia, nakarm ją. Niech się trochę napije. O! A, smakuje jej, znowu krzyczy jami, jami. Ale fajowsko. No, ekstra, słuchajcie. Chyba już się napiłaś, co? Patrzcie, jaki to ma pępek słodki. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki pępek ma. Malutkie. No. Spójrzcie na to. Oho. Włączamy ją tym pępkiem po prostu. I tu słychać teraz bicie serduszka. Ale fajnie. Jak to bije. Ale ekstra. Bo ona jest, słuchajcie, takim noworodkiem po prostu. Jeszcze ma tą opaskę, widzicie, na rączce.
Także to jest mega mała dziewczynka jeszcze. Pampersa, słuchajcie, jej przypniemy. Na wózków nie ma tyle, zobaczcie, jakie ma kiteczki. Ma tylko takie dwie kitusie. O, zobaczcie, jakie ma piękne oczka. Serducha w ogóle. I się cały czas oblizuje. Co jest? Ciekawe, czy ona uśnie, jak się ją tak polula, co? O, myślisz, że uśnie? Nie. Może ją, a może ją jeszcze tak chwilę trzeba polulać? Ona cały czas ona się wygłupia. Się wygłupia, chce się bawić. Ale poczekaj, patrz. Jakby się uspokoiła. O, ziewa. No, chyba się robi śpiąca. No dobra, kochani. Chyba jednak no, nie. Chyba nie ma mocnych, ona chyba nie chce spać. Ona chce, zobaczcie z nami. Smoczka. Bawić się. Zobaczcie, smoczka jej damy. O. Zobaczcie, jak fajnie. No. Zobaczcie, jak się trzyma ten smoczek w buźce. No magnes jest specjalnie zrobiony tak. Mhm. Oj, popłakała sobie trochę. Nie płacz. No. O, uspokoiła się już. Aha. Jest jedno. No dobrze. To co, Agatka? Nasza Maska chyba nie chce iść spać, więc ją może zawiniemy w brożek, może wtedy uśnie, co? Mi się też tak wydaje, że trzeba spróbować, słuchajcie, tego zawijania brożek właśnie. Zobaczymy, uwaga. O, pączki jej. I ją trochę polulamy. Uwaga. Będzie sobie ładnie spała, zobaczcie. No. Spójrzcie, jak ją zawinęłyśmy. Ona wygląda jak... I trochę ją ululamy jeszcze. Jak kebab, tylko z drugiej roto. Monia! Nie, przecież ty jest taki maluch. To się trzeba zaopiekować, a nie. I w ogóle Monia, weź, potrzymaj ją trochę na rękach. Ale nie tak skojarzyło, że to wygląda jak Rollo. Potrzymaj ją tak. Przestań, Monia, wiesz co? Wiesz co? Słuchajcie, to są jeszcze naklejki. Tu mamy na przykład pączki. Mona robi kupę. Niemożliwe. Pączka jej nakleimy, słuchajcie, na policzek! O, nic nie będzie wyglądać, zobaczcie! No? Się cieszy! Zaczęła chichotać! Ale nic, pod dziecinko kochana, no tak! Ona, słuchajcie, jest bardzo taka radosna, naprawdę. Energiczna, bym powiedziała, no? Takiego małego brzdąca. Tak, i w ogóle nie chce spać, słuchajcie, wcale! O, o, Monia. Ja coś czuję. Ja też, chyba coś czuję, słuchajcie. O, rany. Chyba trzeba jej zmienić pieluszkę. No chyba... właśnie, koniecznie. Coś tam chyba się zadziała. Chyba taki, to chyba nie jest siku, słuchajcie. Nie, naprawdę, nie, ja coś rany. Agatka, to co, zmieniasz pieluszkę? No, nie mamy wyjścia, słuchajcie, okay, trzeba zmienić uwaga, pieluszkę. Klamerki na nohala. No, chwila, prawda, słuchajcie, rączki na razie i tak wezmę. O, bo jej trzeba rozpiąć pieluszkę. Sprawdźmy, co tam się skrywa. No nie! Co? Spójrzcie, widzicie? Przecież jest to kupa! Czekoladowa kupa taka. Czokopół! O, no. Rany! To znaczy, że ona jest zbyt podekscytowana. A o jejku, prawda, bo ona trzeba ją wyczyścić, zanim, słuchajcie, kochani, wiecie, co zrobi, nie? Tak. Ubrudzi tutaj nasz rożek, ale to nie o to chodzi. Trzeba szybciutko tu jej co nieco zaaplikować, czyli po prostu wyczyścić ją. Monia, daj chusteczkę. Już daję, już. O, słuchajcie, wyczyścimy ją trochę, przemyjemy. Proszę bardzo. No, daj Monia chusteczkę, dawaj. Oho, zaraz ją wymyjemy. No, pięknie. Ja nie wiem, co mi się dzieje, ale ja po prostu już nie mogę dzisiaj. Ja też. Dobra, czekaj. Okej, to słuchajcie, wymyjemy ją ładnie. Oho. I zaraz założymy nową pieluszkę. No, o, myślę, że teraz już czysto. Jest okej. To słuchajcie, wędruje do kosza. Teraz ściągamy tą kubkę i tak. Mamy czysty pampers. No, słuchajcie, no już jest, zobaczcie jak się śmieje. No, no dlatego, że pieluszka czysto. Jest zmieniona. Od razu lepiej, no słuchajcie. Oho, no nic dziwnego, że ona tak płakała.
skoro po prostu miała, wiecie, brudnego pampersa, no to każdy by chyba płakał. Okej, okay, uwaga. No, o, ale sobie purtła. Dobra, okej. Okay. I teraz, uwaga, zawiniemy ją w rożka. Teraz już nie powinna płakać, więc teraz może śmiało iść spać. Oho, no pięknie, ululamy ją do snu. Ja tutaj jeszcze mam ulotkę, która jest dołączona do każdego bobasa. Spójrzcie, mamy ich znacznie więcej do uzbierania, więc możemy zaadoptować sporo bobasków. Tutaj mamy jeszcze akt urodzenia. Zobaczcie, widzicie, tu mamy wszystkie dane, które musimy uzupełnić, czyli każda mama takiego bobaska uzupełnia właśnie taki akt urodzenia. A po drugiej stronie mamy wypisane jakby taki mini pomocnik, poradnik nawet bym powiedziała, czyli co oznacza która kupa. My z Monią znalazłyśmy akurat tą kupę, czyli Choco Poo. I tu mamy też wyjaśnienie napisane, co wtedy robić i to samo jest przy każdej innej kupie. Zobaczcie! Tak. Nasz mały bobas już usnął. Spójrzcie, jaki słodziutki, malusi bobasek. No. Dobra, poszła już ładnie spać. Także zobaczcie, wystarczyło zmienić pieluszkę, nakarmić ją, się uspokoiła. Trochę się pobawić i proszę. No, także kochani, jeżeli Wam się spodobały takie bobasy, tak, to co robimy? Kciuka w górę zostawcie. Kciuki w górę zostawiamy, tak jest. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. O dzwoneczku również, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmami. Pewnie, że tak. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa! Pa, pa.